Święty ksiądz biskup Józef Sebastian Pelczar. Rozmyślania o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Część pierwsza. Rozmyślania o życiu ukrytym Jezusa Chrystusa. Rozmyślanie trzecie. Owoce tajemnicy wcielenia. Przedstaw sobie, że słyszysz Chrystusa Pana mówiącego: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Punkt pierwszy. Czym Syn Boży stał się dla nas przez wcielenie? Oto stał się prawdziwym Emanuelem, czyli Bogiem mieszkającym z ludźmi, bo mieszkał z nimi przez 33 lata ziemskiego życia. A teraz mieszka w tylu przybytkach sakramentalnych. O, jakie to szczęście dla ciebie, że tak często przebywasz u stóp Pana i Boga utajonego. Czy to szczęście cenisz należycie? Stał się odkupicielem, Zbawcą i pośrednikiem naszym Ojca, bo bez Jego śmierci krzyżowej byłaby ludzkość zginęła na wieki i nie ma innego imienia, w którym by było nasze zbawienie. O, jakie to szczęście dla ciebie, żeś został oczyszczony krwią Pana Jezusa i masz przez Niego przystęp do Ojca Niebieskiego. Czy to szczęście należycie cenisz? Syn Boży stał się naszym Ojcem, bo we Chrzcie Świętym rodzi dusze nasze do życia nadprzyrodzonego. Karmi je słowem życia, czyli nauką swego Kościoła, i chlebem życia, czyli komunią świętą. Poi wodą łaski, wytryskującą w sakramentach świętych dla życia wiecznego. Odziewa szatą nieśmiertelności, tuli i cieszy przy swoim sercu, jak też przy sercu naszej podwójnej Matki, Bogu Rodzicy i Kościoła Świętego. Wszystko to i tobie dostało się w udziale, a nawet Pan powołał cię do liczby swoich wybranych oblubiennic. Czy to szczęście cenisz należycie? Syn Boży stał się naszym mistrzem, bo przyniósł prawdę Bożą i zarówno życiem, jak ustami ją głosił, a teraz uczy tej prawdy i życia Bożego ustami swego Kościoła, jak też samą swoją obecnością w tajemnicy ołtarza. O, jakie to szczęście dla ciebie, że możesz słuchać głosu Bożego i poznać drogę zbawienia. Czy to szczęście cenisz należycie? Stał się wreszcie naszym życiem, bo przez łaskę uświęcającą żyje w nas i działa, a zarazem naszym królem i sędzią,
bo nie tylko nas stworzył, ale także nabył swoją drogocenną krwią i uczynił poddanymi swojego królestwa. Kiedy zaś po wiernej służbie osądzi nas miłościwie i obdarzy koroną niebieską. O, jakież to szczęście, że i ciebie wyniósł Pan tak wysoko. Czy to szczęście cenisz należycie? Punkt drugi. Jaką chwałę wcielenie Syna Bożego przyniosło Trójcy Świętej i rodzajowi ludzkiemu? Rozważ, że wskutek wcielenia Jezus Chrystus składa w swoim człowieczeństwie Ojcu Niebieskiemu hołd nieskończonej ceny za wszystkie stworzenia rozumne, za cały świat, tak, że z jego serca płynie nieustanny hymn czci, uwielbienia i miłości. A jeden taki akt słowa wcielonego nieskończenie więcej chwały przynosi Trójcy Świętej, aniżeli hołdy niezmierzonej liczby światów, choćby każdy z nich zaludniony był przez miliony aniołów. Łącz się i ty z tym hymnem przez serce Boga człowieka. Ofiaruj swe hołdy Trójcy Świętej. Czy tak czynisz? Rozważ dalej, że Słowo Przedwieczne, złączywszy naturę ludzką z naturą Bożą w jednej boskiej osobie, wyniosło to człowieczeństwo ponad wszystkie chóry aniołów, aż do majestatu Bożego, bo dusza Jezusa Chrystusa jest duszą Boga, ciało Jezusa Chrystusa jest ciałem Boga, serce Jezusa Chrystusa jest sercem Boga. Na mocy tego zjednoczenia z bóstwem człowieczeństwo Jezusa ma prawo do takich samych hołdów, jakie się Bogu należą. Nic dziwnego, że aniołowie służą Mu w Betlejem i na pustyni, że ludzie padają przed Nim na kolana, że Jego ciało i serce cześć boską odbiera. Raduj się z tego wyniesienia natury ludzkiej, staraj się trwać w zjednoczeniu z Panem Jezusem przez łaskę uświęcającą, byś była, byś był uczestniczką, uczestnikiem natury Bożej. A przy tym w komunii świętej łącz się z człowieczeństwem Jezusowym, przez człowieczeństwo zaś z bóstwem. Czy tego pragniesz i jesteś za to wdzięczna, wdzięczny? Rozważ wreszcie, że cokolwiek było i jest w każdej duszy, a więc i w twojej, prawdy, łaski, cnoty i świętości. A w cywilizacji i w życiu społecznym dobrego wszystko to pochodzi od słowa, które stało się ciałem. Jakże zatem wielki obowiązek wdzięczności ma każda dusza i świat cały? Jaka jest twoja wdzięczność?
rachunek sumienia, akt skruchy, postanowienia. Będę odtąd z wielką pobożnością odmawiać anioł pański i zginać kolana przy słowach, a słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Składając hołd słowu wcielonemu. Komunia duchowa. Modlitwa. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie natchnienia, jakich mi udzieliłeś w tym rozmyślaniu. Z miłości do Ciebie żałuję za wszystkie wykroczenia i niedbalstwa popełnione dzisiaj i w całym życiu. Błagam Cię o łaskę skuteczną, bym wykonał wszystkie moje postanowienia i coraz doskonalej Ci służył. W ręce Twoje, o Najświętsza Panno, składam owoce dzisiejszego rozmyślania. Boskie serce Jezusa, bądź moją miłością. Najłaskawsze serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Panie i Królu Jezu Chryste umiłowany, któryś nam miłością bezgraniczną, pragniemy oddawać się Tobie, o uwielbione Boże, po wsze czasy istnienia naszego. O bądź uwielbiony w swoim najwyższym majestacie, Królu nasz w Trójcy Świętej Jedyny. Tyś naszą miłością i uwielbieniem. Oddajemy się Tobie, o miłościwy nasz Królu, we władanie i przyrzekamy wielbić Cię i przyrzekamy bronić Twojej godności. O bądź nam uwielbiony, Panie i Królu Jezu Chryste, w swojej potędze i w swojej miłości i w swoim nieograniczonym miłosierdziu. Bądź nam wielbiony w Trójcy Świętej jedynej prawdzie życia naszego. Błagamy Ciebie, o umiłowany nasz Boże, wspieraj nas, błogosław nas i uczyń nas godnymi uczestnictwa raju Ojca naszego. Bądź nam pochwalony, bądź nam błogosławiony, bądź nam uwielbiony w Trójcy Świętej, tak nam dopomóż Bóg.